Dzień dobry, witam w Garden Courage. Dziś kolejny etap mojej roboty, mojej rozbiórki tutaj. Ale na sam początek to mam dwie wiadomości. Jak to zazwyczaj bywa, dobra i zła. Na początek powiem tą dobrą. Znalazłem miejsce dla tej róży. Ta róża stanie tu, w tym miejscu. O metr będzie przesunięta, będzie w linii. Prosto tak do aparatu, prosto tak do płotu i tutaj do tego słupka, do tej hortensji. Ta gorsza wiadomość to jest ta, proszę Państwa, że oczywiście ja to będę musiał sam zrobić. No, zaczynamy. To był oczywiście żart. Ja nie narzekam, że muszę pracować, bo ja bym tu nikomu nie dał robić w moim ogródku. Bo wychodzę z założenia takiego, że człowiek powinien planować i pracować tak, jakby miał żyć wiecznie, a kochać tak, jakby miał umrzeć jutro. I ja uwielbiam kłaść się wieczorem do łóżka z przekonaniem, że boli mnie coś, dlatego, że wykonałem kawał dobrej roboty, a nie, że zmaga mnie choroba. No. A najpierw to będę musiał przekopać tego klematisa. Stąd. Wsadzę go do doniczki, bo on mi tu się wydaje, on będzie rosnął, ale w tym miejscu tutaj nie mam do niego, na niego miejsca gdzieś tam. O, proszę. Nie. A ta donica to mi będzie, nawet ta część to mi będzie potrzebna. Nie. Idziemy najpierw podprowadzić żonie doniczkę. Dmuchniemy jej tą doniczkę tutaj z tego motylego kącika. Przesadzę go tu w to miejsce tych begonii i będzie ok. No, tu już dziura prawie wykopana. Teraz tego kwiata wyjąć. Jeszcze przed chwilą był pan i przywiózł mi te płyty i musiałem je zrzucić, matko jedyno, ale to ja już jestem dziadyga na takie roboty. Chodź tu malutki, o widzisz, ty nawet nie masz tych korzeni takich, po co ja ci taką dziurę wykopałem. No ale pędrok już jest, no nie, ty zaraz pójdziesz do kur. Ty dziadu jeden, jak mogłeś mi tu już. Już pędrok. Oj tak. Ja już nie jestem zwolennikiem hortensji ogrodowych. To trzeba okrywać, bo ci zmarznie. No ale żona se kupiła do tego kącika. To ma, nawet nie ma kiedy kobieta posiedzieć. Ciągle też pracuje. To niech se kupuje co chce. Choćby to tylko miało przez miesiąc cieszy jej oko. A jeszcze jeśli chodzi o hortensję, to napisała mi pani Sławka w komentarzach, że tamte hortensje sugeruje mi, żebym przyciął. Tak, dziękuję pani Sławku. Pani Sławko, muszę je przyciąć, ale tak na niedzielę, to ja tak chciałem zostawić jeszcze, żeby to tak ładnie wyglądało. Ale będą przycięte na pewno. One wiem o tym, że muszą ruszyć korzenie do przodu. O, a ta kwitnie, no co, jest okejna, fajna. O, doniczkę mam piękną. To jest. No to idziemy tam do roboty. Idziemy. Jakie piękne płyty. Jak ja je ładnie poustawiałem sobie tutaj, żeby móc zrobić i mieć blisko. I przesadzamy teraz tego klematisa. Przesadzamy tego klematisa i jeszcze przesadzimy klematisa ciachu, pięknie, i przesadzimy jeszcze klematisa, tu mam tego drugiego, który się nazywa Coco Lovers. One kolorem są podobne. O, ten mi tu ładnie jeszcze kwitnie. Wsadzę je i zabieram się za równanie terenu. Ale to jak wsadzisz, Romek? No to wsadzę, ja nie opowiadaj, bo opowiadasz, ale ten ma korzenie tutaj. O! Wow.
Byłaś. Kurczę. Ten ma korzenie, ale tego urwałem. Wyjdź. No, ile się muszę namęczyć. Chyba. Ta ziemia ma zostać. Ta ziemia ma zostać też. O, tego tutaj dam. Czy to jest od niego korzeń? No jasne. Łe, kurczę, aż mi cię szkoda. Jak ty takie piękne korzenie masz, tego to się urywa. Aż mi cię szkoda dawać tutaj. Kurczę. I kogula węc. Ten też ma takie duże korzeniska. Matko, to jest grzech wsadzać do doniczki. Naprawdę, to jest grzech wsadzać do doniczki. Ziemi wybrać jeszcze trochę. Kurczę. No ale nie mam tak koncepcji na was za bardzo, kochane. Jeden. I ten drugi, tak cię zrobię. Ale będę miał chyba komentarze brzydkie, co ja to robię, tak? No co ja robię, no? Ja próbuję wsadzić, a tego mogę głębiej. Ja cię. Oj, Romanek. Jak ty to robisz? Może znajdę. Przynajmniej teraz widzę, jakie to wielkie korzeniska ma. To, co się kupuje w sklepie, to jest normalnie, pożal się Boże, takie te. A ja bym teraz musiał jeszcze podlać. Od razu podleję. No. No. No donica niby duża, ale... Przyjdzie ten ładny kwietnik tu. One są bardzo podobne. Coco Lovers do Taigi. A gdzie ten kwiatek jest, co mi się urwał już? To nic, urwał się. To wszystko powinno być teraz przycięte trochę, ale to za trochę. Za trochę. Przytnę. Dobra, odstawiam ją na boczek. No, podnieś ją teraz jeszcze z tą wodą, się obleję zaraz i... O matko jedyna! Jest! Odstawiamy na boczek. Na boczek. To bym chciał zmieścić w to, tą różę teraz. Ale jak mi się to uda, to nie wiem. Ziemi wybrać. To powinno być tak postawione. Tu na cegłę. Tutaj tak. Więc ta róża powinna być tak. No ma 40 cm. 40 cm. 5. Dokładnie. Odległość jednej cegły i tak powinna być wkopana ta róża. Tu, na tym równym. No i co? Czy ja ją dam radę, co by ci tak ładnie wyglądało w takiej obwódce, żeby wychodziła? Dobra, kopię dziurę i za trochę się zobaczymy. Kopię tą dziurę i tak mnie zastanawiało, gdzie idzie kabel, który doprowadzam z domu tu do garażu. No i trafiłem go, dokładnie jest pod różą. Ja cię sunę, to trzeba mieć szczęście, co? Kurczę, a ja tyle metrów kabla ciągłem, tam aż tam, z bloku, tam gdzie widać, kurczę, z drugiego piętra ciągłem aż go ciągłem sobie tak ładnie tutaj. I nie było to nigdzie w linii prostej, tylko w linii prostej od domu do garażu wtedy. Dobrze. Jakoś sobie z nim damy radę. No tak, przesadzałem
tą małą różę stąd, tam wykopałem pół dziury, a oczywiście dźwięku co? Nie nagrywałem. Nie nagrywałem dźwięku. 10 minut porządnej roboty nie zostało udokumentowane i co? No musisz to odciąć. O! Dobrze, że jest łopata z Action, to jest czym robić. Byś tak kupił gdzie indziej, to normalnie kolejna cegła, to już któraś tu z kolei. La 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 la. O! Wągiel tu jest. Wągiel jest we wsi. To są jaja. Ha! Ja tu chyba zamiast tej trawy to tu będzie odkrywkowa kopalnia węgla chyba. Jeszcze. Kurde. Nie wiem, Romanek, czy ci to tak pójdzie. Jest. A teraz co? Dobra, kochani. Mam pięknego bata. To ja go sobie najlepiej przytnę. To wtedy to chyba trochę coś ich będzie, bo jak ja tego nie przytnę na razie na tej wysokości. Oła, oła, oła. Ferek. Nie? Jeden bat. Piękny jest ten bat. Ona tak ładnie kwitła na tym bacie. No. Holender. Ale nie, muszę go odciąć. Oła. O. No wyłaź. Kochana, wyłaź. La 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 la. Ja lubię różyczko ciebie, ja ciebie lubię różyczko ma. Tak, 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 tak. Ta ri ra ra la 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 la. Jedna do wsadzenia już jest. A ten korzeń taki to nie trochę co nadgnite? No. Weźmiemy, przyniesiemy piłeczkę i zrobimy mu heru heru. Ta piłeczka i utniemy sobie ciebie. I utniemy sobie ciebie. Ta, ta, ta. No tak, ta jedna by była, ja bym je wsadził dwie obok siebie. Ale jak to teraz pokażę, no musi... Gdzie ta jest tam? Ceklo, ja cię proszę. Cóż to za gruz? Aje. Nie no. Przecież tu jest... Nie no. Nie no. Romanek. Może tutaj był jakiś słupek też znowu? Wyrwiesz ją czy nie? Czy ty ją wyrwiesz? Synanek. O, tu. O. Nie no. Okulary to mi zaraz spadną jak zwykle. O, synku. Ciekawe, jak głęboko jeszcze będziemy musieli kopać.
Może ja jednak powinienem się z kimś dzielić tą robotą. Co to była znowu? No, a coś by to miało być, jak nie cegła. Dzisiaj to ja chyba krawężnika, to znaczy tego, tych płyt to kładł nie będę. Chciałbym tylko tą różę przesadzić. To już będzie przecież. O, o, o. Pocie czoła! Ale piękny kamień. Kurczę, można na nim coś gnąć, ciąć. Normalnie zawsze taki chciałem mieć. Dobrze, że on tu był. W życiu bym nie pomyślał, że ja potrafię takie skarby znajdywać. Znajdować. Ja tam się zwał to. Domuś. Sprawdź no. Gruzy. Gruzy. Boże, co tu? Przecież to nie Warszawa w 44. Jeszcze jest jakiś coś tam. No jeszcze jest jakiś kamulek. Ciekawe jaki on duży. Muszę go wyjąć. Zatań ze mną! Ej, no dokładnie, patrz. I powiedz, no. Ciekawe, czy ja z tej już coś będę miał. Jak ja ją uratuję, to wam powiem, znaczy, że święci nad nami działają. Ona jest tutaj dokładnie w jakimś kamulcu. O, ojej, tu jest jakiś kamulec. Oj, ostatnie wydobycie, żebym jakiej bomby tutaj nie wykopał. O, mamo, ej, tu korzeń, tam korzeń. Napisała mi pani dzisiaj, że ja to chyba jestem bardzo szczęśliwy. Nie mówię do siebie. No kurczę. Jak robię. No ale co? Jak wspomnisz komuś o robocie, to już nikt z tobą nie chce gadać. I to tak to już jest. The best. I co Romeciu? Ile jeszcze? Co tu zaś? Cegła? Nie chcę tak za bardzo ogołocić. Pewnie mi ta różyczka na drugi rok nie będzie aż tak kwitła. Bo to by było za dużo dla niej obciążenie. A niech to wypuszcza chociaż nowe. Jest! Obcinaj, Romuś, te zbędne bambarochy. O, nie? To też może być do wyrzucenia. Tak? Te dwa baty. Teraz nie wiem, czy różę może mogę posadzić głębiej, czy nie, niż rosła. Generalnie ona chyba baty wypuszcza, nie? A jakby to było głęboko tu u mnie? Oj kurczę, muszę jeszcze wykopać
tą dziurę tutaj teraz. Oj, to jak ja ją wykopię, to dopiero się znów połączyłem. To już jest normalnie, powiem wam, całkowita degrindolada. Zaraz wam pokażę. Pokażę, ile to Romanek się tu narobił, żeby co zrobić. Dokopałem się tu normalnie skarbu. O, wykopałem króliczka, połowę. Wykopałem 50 czegoś tam, to chyba feningi by były. Niemiecka, DDR-owska jeszcze moneta. Ale jak tutaj jest, no to patrzcie. Patrzcie. O, fundamenty. Fundamenty, wszystko normalnie z każdej strony. Taką japę wyrąbałem, a teraz jeszcze będę musiał to zawinąć to troszeczkę, żeby tak ten kabel nie był na wierzchu, żeby mi go korzenie czasami nie wyciągły gdzieś i nie zerwały. Przygotowałem sobie już tutaj wcześniej takie, o, taki tu plastik, żeby to troszeczkę nie był ten kabel na wierzchu, tak, w tej części. No, dalej. No, połóż się tak mi tu fajnie, masz być tutaj tak ściśnięty. O, właśnie, owinę to taśmą. Ważne, żeby w tym miejscu było troszeczkę grubiej, synu. Ja bym chciał więcej coś zrobić dzisiaj. Coś ty, kobieto, ani mężczyzno, to się nic nie da. Ważne, żebyśmy mieli to zaizolowane. Zależy ci robić na tej taśmie, nie. Ale zależałoby mi, żeby te prawie 100 metrów kabla, co tu jest puszczone pod ziemią, żeby mi się nie zerwało to i nie popsuło. O, o la 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 la. Co? O, ale będzie pięknie, to będzie normalnie. Ktoś zapyta później, kto to robił. No to kto to robił? No wiadomo, ja. Każdy może powiedzieć, znacie tego Romanka, co tak potrafi kopać dziury w gruzach, archeologa. A teraz my sobie popatrzmy, jak by miała wyglądać ta donica mi tutaj. To wszystko ma przez to przejść. Ma głębiej być, a róże mają wychodzić mi tu tylko na zewnątrz, tak? To jak byś ty to chciał zrobić? Tą pierwszą tą. Ta ma być taka wielka. Ona, ciekawe czy ona, nie, ona mi nie uciągnie. Taka duża ta róża, to ona mi nie uciągnie tego. A gdzieś miałem te sekatory, czy już je zakopałem? Sekatory! Gdzie jesteście? No psińco. No nie wiem, gdzie są sekatory. A są. Ha. Nikt nie powie. Wszyscy oglądają, ale nikt nie powie, gdzie są sekatory. No, o, kurde gleba. Nie, Romciu? Resztę to my jeszcze przytniemy wiosną, tak? Romciu, gdzie masz teraz to? Twój kołnierz. Kołnierzyku, kołnierzu, tarirarararara, tararira, lalolololo, i Romuś sadza różyczkę. O, teraz popatrzcie w to, co tu się dzieje. To jest róża pierwsza, tak? No właśnie, tak by gdzieś to szło. Ale to przecież to ja to będę umiał nałożyć później. O, tak? Nie? Tu przy tym idealnie. Ej, idealnie. No to teraz by trzeba sypać ziemię. Ja tutaj wziąłem takiej ziemi, se przyniosłem od tych moich króliczków. I taka bogata ona jest. Żebyś ty ziemią nie była za bogata mi znowu, wiesz? Żebyś ty nie była za bogata,
tak powiedział Romuś. Ała, 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 ała i kolce, kolce. Z różą jak z kobietą. Im piękniejsza, tym bardziej trzeba co robić? Starać się o nią. Wszystko trzeba robić, żeby była ała, 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 ajej. Bez rękawic, jakbym to robił, może by było lepiej, ale... Ale nie byłoby lepiej. Ała! Kurczę. One mają być przy sobie, te róże. Nie mogą być. I tam ta ziemia musi być pod tym, jak to mówią. No ciekawe, Romuś, czy ci ta róża tu wyrośnie, czy nie, ale jak ktoś by chciał mi powiedzieć później, że ja to źle robię, to proszę bardzo, ja wiem, że cudmistrzem to ja nie jestem, ale jak ta róża zakwitnie, to wtedy wszyscy będą zdziwieni, wszyscy. Wszyscy, że to pamiętaj, Romuś, żebyś ty... Ona ma być tak, kurczę, tam ziemi. Żeby mi się tylko ta... Jak to wszystko będzie wyglądać? No, tu jest środek, a ja mam ją przesuniętą trochę, tą różę, za bardzo. Tak ta cegła powinno być. Molić to będzie dobrze, resztę się dognie, nie? Dognie się ją, ale trzeba teraz ziemi sypać. Dobrze. Tu mam trochę lepszą, tak? Ty jesteś mały książę, powiedz mi. Co to da la 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 li la la ni la ni la o la ni la 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 oa oa la 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 ni la ni la o la ni la ni la la oa 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 ale to boli. Ale to boli, ale to boli bardzo mnie, ale to boli, ała, 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 a, a. Synku, ktoś by powiedział, może to trzeba było przeciąć, nie? Nie może. O, i to ma być, Romuś, tak. Czy coś się stanie, jak będzie troszeczkę dalej przesunięte? No pewnie, że się stanie, bo to nie było w moim planie. O, tak ma być. Tak, nie? Gdzieś tyle. No dobra. Nie będziemy się cyrtolić. Trzeba by nalać może wody na to, co? Będzie ładnie wyglądało? Łej, bombowo to będzie wyglądać. Ale zleję trochę wodą, żeby było... Siadła, żeby troszeczkę. Jużyczko, moja kochana. Już cię podlewam. Dam ci się napić. Dam ci się napić. Te korzenie były wszystkie. Tak, Romuś, tak ma być środek. Pewnie, ale będziesz miał superowo, nie? Będziesz miał superowo.
Superowo będziesz miał. Ale czy ona nie będzie za nisko? Kurde. Roman, jak się sadzi róże, ty to będziesz musiał tak mieć podniesione do tego momentu. Czekaj. Ziemi może być tyle, jakby było głębiej, to te... Nie, poruszaj! Poruszaj to! O, teraz to ty chyba... Patrz, masz nawet w tym miejscu, gdzie bym chciał to mieć. O, ale będzie... No, widzisz. Tak. Teraz znowu ziemi trochę. I tu rosłaś, różyczko moja. Tyle czasu. Romkowi się zachciało cię przesadzić, ale to już będziesz miała tu do śmierci. Do śmierci będziesz tu miała. I będziesz szczęśliwa. Anioły w niebie będą to wspominały, jak Romanek cię posadził. Powiedzą, a ta Tekla, wy znacie tą Teklę, Różę z Teklina. Tak. Tak. I teraz, czy powiecie mi, czy ja to zrobię dobrze, czy niedobrze, ale ten Jan Paweł II będzie tu wsadzony. Nie ma, że boli. Oła, o, wpadłem do dziury sobie. I ten Jan Paweł II, mówią, 30 centymetrów, czy tam ileś od innej rośliny i jakiejś innej tam zabudowy. Nie wiem, czy on wyrośnie mi, czy mi nie wyrośnie, ale zaplanowałem go tutaj sobie i będzie. Jak róża przekwitnie, to Jan Paweł II powinien zakwitnąć i dalej się tutaj tym wszystkim, tą Teklą opiekował, będzie ją stroił. Ej, tam był jakiś korzeń. No, już jakieś brzydactwo mi tam. No co wy powiecie? A gdzieś tak musi być, a ja ją później jeszcze to idzie podnieść troszeczkę w górę, to nie ma problema. A tutaj tak to ma... Nie, nie, mogę stąd przecież zjeść, tak ją będę musiał... O, jakie ładne jeszcze się znalazły. Położymy je tu. O Jezus, ten kabel jeszcze chciałem go dać tu, no właśnie, ja go chciałem dać tutaj, pod to, żebym go mógł w każdej chwili podłączyć, jakby jakieś oświetlenie czy coś, no widzisz, Romuś, o tak, dawaj go tu. Tutaj też bym musiał to zaś odkryć trochę, żeby to głębiej poszło. O Jezus, ileż to trzeba się namęczyć, żeby zrobić coś porządnie. Ile trzeba się namęczyć, żeby zrobić ładnie to. A kukaracza, a kukaracza, tira, 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 ra. A tira, la, la, tira, la, la, tira, la, 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 la. I pamiętaj, że tu nie będzie wolno nic kopać. Tak? Nie? Tak? Nic nie będziemy mogli kopać tutaj. Oczywiście, że nie. A nie. Dobrze, jak ty. Dobra. Dobra, dość tutaj tego, bo jakbym miał zrobiony ten stojak już, to by to fajnie było. Może ja bym najpierw to ściągnął jakimś sznureczkiem,
żeby to fajnie wyglądało mi, a później to się coś wymyśli. Nie zdążę chyba tego stojaka dzisiaj złożyć. Ściągnij sobie to tak. O, no widzisz, on nie trzeba było od razu. Będzie ładnie, będzie to, oj, będzie sobie. Szkoda, że nie mam jeszcze jednego Klematisa, tego Jana Pawła II, bo bym go tu zaraz dał. A gdybyś ty, Romuś, tą jedną płytkę tylko tą położył tutaj, to może by to fajnie wyglądało. No i ten kabel tutaj zanurzyć. Tak, tak to zrobię. No tu, żeby ten kabel trochę przycisnąć, to na razie go tak przycisnę. I co? Weźmiemy. Wyrównamy trochę, nie? O, tak ma być. No dobra, tak ma być. Okłaczek nie chodzi, jak to mówią. Nie? I co teraz? Ten? O kurde! Tak, ale ja bym jeszcze musiał najpierw przynieść, co? Klocki takie, żeby to oddalić sobie. Miałem takie klocki przygotowane sobie. Ładnie ucięte. Gdzie to jeszcze w torbie? No, mam ich więcej, ale to tylko tyle. Weźmiemy na razie. Przyniesiemy. A tutaj ma być tak samo, jak tam od początku, od wejścia. Kurczę. Pło! I kto to robił? Proszę, ja się pytam, kto to robił? Ha, ale gorzej będzie teraz z tą wielką, nie? Patatkajową. Jak byś tego, Romanek, chciał włożyć? Kurczę, między tymi płytami położyć ten wąż? No właściwie tak, nie będzie trzeba płyty, tu nic nie będzie wbijane, chyba. Raczej tak. I tak to zrobię między płytami. Ta trawa zarośnie, nie będę się musiał tyle męczyć. No ale teraz tą wielką płytę położyć, tak? No, panie Michalski, i teraz zaczyna się szarpanina. Szarpanina się zacznie. Jak położyć tą wielką płytę, żeby krzyża nie stracić? Oj. Boże. Dobra, mikrofon zostań tutaj do mnie. Syneczku mój kochany, jak zrobiłbyś to, Romciu, Romeczku, malutki chłopcze drogi ty, oli li li la 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 la, oj le li la. He. No ale co, to tu będzie nie za wysoko? Będzie nie za wysoko? Pokaż nam. Właśnie na tym polega cały szkopi, że tutaj poziomy, tu bym musiał wytargać trochę znowu jeszcze. He. Czy ktoś mi powie, jak to zrobić? I tych kamieni, kto to kiedyś mnie podkusił, żeby tyle ich nasypać tutaj? Kto? Nikt, nie? Teraz się nie przyzna nikt. Tak, pewnie się tej mojej piękności zachciało tak ładnie, żeby kamienie były, kamyki i wszystkie te rzeczy. O, patrzcie, to się nazywa przygotowanie. Teraz jest potrzebny mi ten kostur. O, wbijamy i dosuwamy, tak? A tu? Jak to jest? Jest jeszcze wyżej chyba, co? Gdzie rzuciłeś poziomicę? No o mały kłaczek idzie wyżej tam. Tak powinno być, nie? No oczywiście. No nic, jeszcze raz muszę to podnieść. Na tym polega ta robota z tym kładzeniem, że teraz 10 razy
trzeba podnosić to, szukać tych skarbów pojedynczo. Cebulki, wy mi nie będziecie potrzebne już tam w żaden sposób, nie będziecie mi potrzebne. Jak to będzie wyglądać? I co? No i co? Po raz kolejny genialność ludzka. Tak się będzie huśtać, tak? Jak to tak? I tam by trochę podsypać. No, tak kurczę, to nie lubię tak podsypywać. Dopiero co wybierałem, już mam podsypywać, a nie. Samo powinno się ubić. Mikrofon jeszcze działa. Wczoraj deptałem po nim i wszystko zadziałało. Tak, i jak kabelek będzie pięknie mi tutaj pójdzie z tym wężem w samej tej krawędzi, a jakbym tą drugą dołożył tu od razu, to by tak było widać, że tak jakoś, że tu coś się dzieje, że ta róża by była... Nie, dobra. Ja to chyba zapomniałem, że ja jutro do roboty idę. No, co my tu mamy? 50 tysięcy różnych rzeczy, tak? Pararara. Pararara. To nie będę potrzebował. A to będzie takie coś. Śrubeczki. Tak. Śrubeczki tak, żeby... O, tutaj je niżej położę. Tam już nie zgarnę, ale fajne śrubki, kurczę. Dobra, instrukcja potrzebna? Nie. A, to jest inny troszeczkę niż tamten mam. Kurde, tamten jest taki gruby. Teraz wiem, dlaczego kosztuje 10 zł taniej. Ten od tamtego. Kuchnia. Nie. To ja chyba, wiecie co zrobię? Ja chyba wezmę, zrobię tamtego, dam tu do tego, bo on jest grubszy i mocniejszy. O, tego dam. On jest grubszy i mocniejszy. Przykro mi, klematysiku. Nie kwitniesz, to czekasz. Czekasz na Romanka, aż ci skręci tamtego. Co ty masz tu, facecik? Co ty tutaj masz? La 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 la. Oh, na, 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 na. Wszystko odkręcone? No to jak jest? A mówiłem, żebyś kwitnął. Pięknie. O, już jest gotowy. Bierzemy się za ustawianie go tutaj. Przy tej różyczce, przy tej różyczce, przydałyby się jeszcze takie, żeby on był tak wyżej podniesiony. Rurki takie, które by tutaj nałożyć na to. Ja mam takie same rurki, ale,
Ale najpierw to ty sobie tak, włóż tu. Żeby nie cudować, maleńki ty. La la la, la la la. La 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 la. Cynciu, 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 cyneczku. Tak, tak, tu ma być prosto na tą stronę, nie? No, dla mnie to ona jest za niska. Tu ona musi być dłuższa. To jest pcińco, nie róża taka, jak taka krótka by była. No, mam tu takie fajne, ale... Widzicie? One są identyczne. Ale czym to nałożyć, żeby one się mi połączyły? Czym się mają połączyć? No, Michalski, czym? Trytytką tylko ściągnąć? To nie, to by musiało być tak konkretnie zrobione. No, czym? Jak tutaj, jaka to jest potrzebna? Kurczę, to jest potrzebne prawie 12. 10 jest za mała. A 12. Nie mam 12. 10 pręd jest za mały do tego. Miałbym takie 4. Pięknie by to były. Gdybym je wbił i do tego to. Ale jak? Powiedzcie mi. Jak? A może zaraz wymyślę. No i zobaczcie, co sobie wymyśliłem na przedłużenie. Śruby zamkowe uciąłem, owinąłem sobie tak taśmą, żeby o ciasno wchodziło. Teraz jeszcze to też pogrubię troszeczkę, już może nie tak mocno jak tamte. Chociaż troszeczkę. O, już się taśma skończyła. No jasne. O. O. Cinco. Taśma się skończyła. A takie luźne. O, co ja tutaj już wyrzucam te delikatne. No te delikatne. Nie, muszę to troszeczkę jeszcze wzmocnić. Idę sobie przynieść tej drugiej taśmy, bo mam jeszcze taśmę. Niemożliwe, żebym nie miał. Przecież to jest taka taśma, którą się kupuje, jak się ma teściową. Bo wtedy, jak teściowa za dużo opowiada, to się bierze i ją co? Knebluje. O. Pięknie, żeby nie było za grubo. No. Nieraz jak jesteśmy w sklepie jakimś, ojej, już się spieszę. O, nieraz żona się pyta, potrzebne ci to? Ja mówię, no tak, potrzebne i to bardzo. No, i teraz widzi, jak ogląda te filmiki, to widzi, że wszystko jest potrzebne. No. Zięcie, jak moje oglądają, to też niech sobie taką taśmę kupią, bo to się im, jeszcze się im w życiu mogą przydać. Takie rzeczy. Pięknie będzie. Co następnie, nie? Ciech. Biedronka kopła, jakie to wymyśliłem? Jak ja to wymyśliłem? Szybko, na bieżąco. I wiecie, i to zrobimy, to matko jedyna. Nikt nam nie powie, że tu ktoś odwalał jakąś fuchę. Nie? Patrzmy to. Tak trzeba sprawdzić. Mam nadzieję, że tamte są takie same grube, nie? Takie same grube. Zaraz to skończymy. Gotowe. Wszystkie pięknie. I teraz by należało, no i tak. Tu są te dłuższe. Po przekątnej żebrze. No i co? Trzeba by tak podnosić. Nie? Tak. Wbić se tego. Nie? Co? Co to tak? Tak głęboko? Ja nie chcę tak, żeby to tak głęboko mi wchodziło aż. Dobra. Ciach, nie?
rurka, proszę cię, żebyś ty była taka sama. A ty tam masz ziemię jeszcze, tak? Tak, to ty co możesz robić, Romanek? Nie masz jakiegoś druta, pręta? Pręta, druta, ty mi daj śrubokręta, śrubokręta, weź najlepiej. Tylko w tym bałaganie ty wszystko masz, ale nie masz tam, gdzie powinno być, nie? Nie masz tam, gdzie powinno być, synuś. No, tak to ty sobie możesz. Dalej. Romuś. Jeden. Nie? Drugi, patrzcie. Patrzcie. Romanki. Tyle to jest trochę mało podniesione, ale to wyciągniemy to bardziej. Cyk. No ale ciało tego. Teraz tak. Tego daję tu. Tak. Tego se dajemy tu. Podnosimy to. Podnosimy. Tak. Kurczę. Jest. Idealnie, co? Kurczę, Romanek. Ale jak to wysoko teraz jest? Patrzcie. Teraz to ta róża się może piąć, nie? A nie tak, jak ja to przedtem miałem. Muszę to cofnąć jeszcze. Ten aparat. Żebyśmy to my wszystko widzieli, jak jest od wejścia. No nie, no. To. A tu mi ta wyszła jeszcze. Wyszła mi ta nóżka. O, ja bym to musiał mieć w taki sposób. Mistrz, to jest coś wspaniałego, bym musiał poubijać teraz. Kołeczek, jakiś kołeczek do poubijania. Weź kołeczek do poubijania. Romanek, weź sobie kijka. Tego kijka może wziąć i ubijać, tak? Ha. Matko jedyna, jak to robisz, to fajnie ty. Romciu, romciu, Romaneczko, ale ty jesteś fachowiec od wszystkich ran. I to wcale nie będzie latać jak ta różka. Ho. A wezmę na wszelki wypadek poziomnicę. Poziomnica. Tak. Tom. Ja wiem, czy to jest ważne. Tu mi ucieka. Tak, powinno być tu przechylone. No dokładnie. To skoro tu powinno być. O nie, tak nie. Tam już ten. Dobra, nie wiadomo. A one tam mogły do gruzu już dojść. Ubijam. Nie ma co. Ale chyba użyję tego młotka, którego tak się ubija. Tu ta moja. Ten prąd. Jak myślicie? Obali mi się to ta róża? Jak to będę? Zresztą zawsze jakby coś, to będę mógł wbić tutaj na brzegu jakiś kołek. Tego typu, tak jak tamtą rurę przedtem miałem. O, tu i przymocować to, nie? Do tego. Odwożyć, dobić i wtedy, tak jest, na razie jest, kurczę, jest to coś wspaniałego. Jak? He! Kurczę, ja się nie będę tym cyrtolił. Jeszcze trochę poubijać. A może wody, tak jest. Woda siądzie.
weź to narzędzia synula na boczek. Jau. Jest dobrze. A gdzie to takie cieniutkie? Nie, no to będzie fajnie, ona jest o 5 cm niższa. Może nawet to ładniej będzie wyglądało. Może to będzie nawet ładniej wyglądało wtedy, jak z tym ma takie, o, ten to ma taki fajny, o taki gadżet jeszcze, że się obraca się. No, to przy tych niższych klematisach tak będzie mogło być. A tam do góry świeci aż do nieba. Aż do nieba. A jeszcze chciałbym tutaj te światło zrobić. Zaraz będzie. No i różyczka stoi. Pięknie stojak zrobiony. O, to coś nie. Wysoko do nieba. Tu tego bałaganu. O, tyle gruzu. Przepraszam, tyle gruzu wykopałem spod tej róży. No to jest normalnie. No, no takie moje szczęście. Ale i tak powiem wam, że jestem bardzo szczęśliwy. Może czy to ta cała róża, żeby ją było widać, cały ten mój kwietnik. O, widać go, tak? Idę sobie teraz do niego. O, powiem wam, że jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem, że wykopałem, że dzisiaj położyłem choćby te 3 płytki. Jeszcze jedno takie, co muszę zrobić. Różyczko, oficjalnie nadaję ci imię Tekla. Ta-tam! I stała się jasność. Teraz mogę uczciwie zakończyć, pożegnać się z Państwem. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jutro czy pojutrze, jak będę dalej to kończył. I co? Na grzyby nie mam kiedy iść normalnie. Ojej. A jutro jeszcze co? Po kurę chciałbym pojechać. Greenshield może bym chciał sobie kupić ze 3 białe. I co? Paczkę do odebrania będę miał witaminy dla kur. No i w ogóle jutro to będzie jutro. Na razie dzisiaj jestem szczęśliwy, zadowolony. Jest okej.